Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. COVID, proszę Państwa, to jest nazwa choroby, którą wywołuje wirus SARS-CoV-2. Wirus, który ujawnił się dopiero prawdopodobnie w październiku, a tak naprawdę głośno o nim się zrobiło w grudniu, kiedy zaczął powodować liczne zachorowania w mieście Wuhan, ciężkie zapalenia płuc. Wirus, proszę Państwa, pochodzi z rezerwuaru zwierzęcego, podobnie jak jego krewniacy, czyli SARS i MERS. W dużej populacji nietoperzy mamy liczne koronawirusy, które mogą ulec pewnej zmianie bądź pewnej mutacji, mogą nabrać nowych cech, w tym zdolność zakażania komórek człowieka i pewne specjalne własności, czyli mogą być mniej lub bardziej zakaźne. Doświadczenia, jeżeli chodzi o zachorowania na ten nowy koronawirus, też czerpiemy z poprzednich epidemii, które również pochodziły z rezerwuaru zwierzęcego, natomiast ta transmisja z nietoperzy nastąpiła albo poprzez cywetę, jeżeli chodzi o SARS, bądź wielbłądy, jeżeli chodzi o MERS. Tym razem ten nowy wirus wydaje się, że przeszedł taką transmisję przez takie zwierzę, które nazywa się łuskowcem. Doskonałe warunki kontaktu między światem zwierzęcym a światem człowieka to są te rynki i korzystanie z tego mięsa, które pochodzi od dzikich zwierząt, kontakt z człowiekiem, no i obecność takiego wirusa, który ma zdolność zakażania ludzkich komórek, może wywołać chorobę. Epidemiologia, proszę Państwa, zmienia się z dnia na dzień, dlatego te mapy za chwilę może będą nieaktualne, ale one już pokazują, że koronawirus i zachorowania wywołane przez ten nowy koronawirus znajdują się na wszystkich kontynentach i niemalże we wszystkich krajach. Najwięcej oczywiście zachorowań było w Chinach, natomiast sytuacja bardzo niepokojąca jest obserwowana we Włoszech i w Hiszpanii. Rozwój tej epidemii rzeczywiście przebiega bardzo gwałtownie i bardzo dramatycznie i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak duży odsetek przypadków śmiertelnych znajduje się w tych krajach. Krajem, który dogania tutaj Włochy, Hiszpanię czy Chiny, jest również Iran. Takim sposobem, który ma uchronić Europejczyków od licznych zachorowań, inne kraje, to są działania, które mają spowolnić przebieg epidemii, spłaszczyć tę krzywą epidemiczną i jak Państwo widzicie po prawej stronie tego slajdu, to są doświadczenia z 18 roku, kiedy mieliśmy grypę hiszpankę. Otóż w Filadelfii było bardzo dużo zachorowań, które wysyciły wszystkie miejsca możliwe w szpitalach. Ludzie umierali w dużym odsetku, natomiast miasto St. Louis, które już wiedziało, jak ta epidemia się rozprzestrzenia, zastosowanie tak zwanego social distancing, czyli unikania kontaktów ludzkich, spowodowało, że ta krzywa zupełnie wygląda inaczej. Znacznie bezpiecznie, jeżeli chodzi o możliwość świadczenia usług medycznych, czyli być może to jest ta sama albo zbliżona ilość zachorowań, natomiast rozłożona w czasie, co pozwala na udzielenie skutecznej pomocy medycznej niż w krótkim czasie duża ilość zachorowań. Zobaczcie Państwo, ta metoda tego social distancing, czyli wycofania się z kontaktów, ograniczenia kontaktów, tutaj na diagramie po lewej stronie pokazuje, że przynosi wymierne efekty i wydaje się, że taką sytuację obserwujemy w Polsce, że zastosowane zamknięcie szkół, zakaz poruszania się, utrzymanie ludzi w kwarantannie przynosi ten efekt w postaci takiego powolnego rozwoju obserwowanej epidemii w Polsce.
Natomiast ja jako klinicysta chciałam powiedzieć, że najbardziej ciekawą rzeczą jest patogeneza, bo to każdego chyba interesuje, dlaczego tak się dzieje. Chociaż celem dzisiejszego mojego wykładu jest przygotowanie Państwa czy uprzedzenie, jak się chronić, czy jak pracować w szpitalu, żeby nie ulec zakażeniu. Otóż patogeneza jest niezwykle ciekawa. Wirusów mamy przecież bardzo dużo, natomiast niebezpieczne są wirusy te, które potrafią wniknąć do komórki człowieka. Może to być komórka, może to być hepatocyt, mogą to być inne komórki. W przypadku SARS-u wirus wiąże się z receptorem o nazwie AC2, czyli inhibitor konwertazy. W przypadku MERS to był inny receptor. Oba znajdują się między innymi w komórkach płuc, natomiast koncentracja tego receptora znajduje się w górnych drogach oddechowych. To też tłumaczy przebieg kliniczny i sposób rozprzestrzeniania się wirusa. Żeby rozwinął się SARS czy MERS, trzeba było zainhalować większą dawkę tego wirusa, czyli mniej mieliśmy zachorowań, natomiast cięższe przebiegi, jeśli chodzi o zapalenia płuc. Natomiast w przypadku SARS-u, gdzie wykorzystywany jest ten receptor AC2 i tutaj już ten patomechanizm jest bardzo dokładnie opisywany, znajdują się one w górnych drogach, głównie w górnych drogach oddechowych. To powoduje, że wirus się namnaża w górnych drogach oddechowych, znajdują się cząstki wirusa w wydychanym powietrzu, co jakby tłumaczy takie gwałtowne rozprzestrzenianie się w dużych skupiskach czy w populacji ludzi. Zaskakująco szybkie rozprzestrzenianie się. Wirus namnaża się w nabłonku górnych dróg oddechowych i uwalnia się. I proszę zobaczyć, mamy tą w nabłonku, komórkach nabłonkowych nozdrzy, jamy ustnej, tego receptora jest dużo, co jakby przekłada się też na zakaźność tego materiału klinicznego, czyli wydychane powietrze, aerozol, ślina, również obecność we łzach, czyli źródła zakażenia znajdują się głównie w twarzoczaszce, czyli w głowie. Jaka jest patogeneza ciężkich postaci? Wiemy, że 80% przebiega łagodnie. Część nie wiemy, jaki procent. Może to późniejsze badania pokażą nam, ile osób przechorowało w populacji, ile osób jest asymptomatycznych. 80% uważa się, że opierając się na danych chińskich, choruje łagodnie, część w sposób ciężki, natomiast kilkanaście procent to są przebiegi bardzo ciężkie, zakończone często zgonem. Dlaczego tak się dzieje? No jest kilka mechanizmów, bierze się pod uwagę. Jest to na pewno zainhalowanie, samodziałanie wirusa w dolnych drogach oddechowych, które wywołuje zmiany zapalne. Aktywacja tak zwanej flory rezydentnej, czyli bakterii, które mogą skontaminować dodatkowo, ale też te, które znajdują się w płucach, znajdują dogodne warunki, konkurują ze sobą, nakładając na to zapalenie dodatkowe zmiany zapalne. I trzeci mechanizm, który nazywamy burzą cytokinową, czy nadmierną reakcją zapalną, która prowadzi do takiego przegrzania układu immunologicznego, nadmiernego rozbudzenia układu immunologicznego, który prowadzi do niewydolności wielonarządowej. Tutaj ta burza cytokinowa uważana jest za przyczynę zgonów tych najcięższych przypadków. Obecne leczenie jest objawowe, czyli w tych przypadkach łagodnych łagodzimy gorączkę, radzimy pozostawanie w domu, niekonieczna jest hospitalizacja. Hospitalizacja w tych przypadkach cięższych bądź bardzo ciężkich, kiedy trzeba wspomagać pacjenta wentylacją czy dodatkowym natlenianiem, tudzież leczeniem chorób współistniejących. Główną przyczyną zgonu jest to ostra niewydolność oddechowa i tutaj właśnie upatruje się jako przyczynę ten wtórny zespół nadmiernego zapalenia, który się charakteryzuje taką hipercytokinemią, czyli tą burzą cytokinową.
Efektem zapalenia, zmian zapalnych wywołanych przez koronawirus są zmiany w płucach, które już dokładnie opisano. To są zmiany śródmiąższowe z pogrubieniem przegród i takim charakterystycznym obrazem kostki brukowej, czyli zdjęcie radiologiczne może mniej, ale tomografia komputerowa bardzo precyzuje nam i dopełnia nam tutaj rozpoznanie choroby. Pierwsze objawy to są, zależą od wieku, płci, chorób towarzyszących, masy ciała i innych klinicznych cech chorego. Najczęściej opierając się na danych z populacji chińskiej jest to suchy kaszel, gorączka powyżej 37, właściwie nawet w naszych kryteriach jest to gorączka powyżej 38 stopni, uczucie zmęczenia i duszność. Duszność jest bardzo ważnym objawem, który powinien skłonić do wizyty w szpitalu, dlatego że ta duszność może przejść bardzo szybko w niewydolność oddechową. Odkrztuszanie pwociny z oskrzeli. Tutaj gorączka jest takim kluczowym objawem, który różnicuje nam na przykład przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, czy na przykład czy duszność w przypadku astmy. Należy wykonać dwa badania, które mogą dostarczyć pomocnych informacji, czyli tomografia komputerowa, jeżeli jest taka możliwość, i morfologia, gdzie mamy limfocytopenię, która jest obecna na początku choroby. Przebieg kliniczny, jak już powiedziałam, od bezobjawowych, asymptomatycznych do bardzo ciężkich. Tutaj taki, poza tym typowym obrazem, może być jeszcze, opisuje się biegunkę, która raczej występuje u dzieci. To też wiemy z populacji chińskiej, poniżej 12 roku życia objawem może być biegunka. Powikłania i śmiertelność wynika z ostrego uszkodzenia nerek, ostrej niewydolności serca, nadkażeń bakteryjnych i wstrząsu septycznego. Zmarło 11-15% chorych hospitalizowanych, ale nie wiemy, jaki to jest odsetek w stosunku do wszystkich zakażonych. Także być może ta śmiertelność wygląda tutaj bardzo wysoko, natomiast w stosunku do wszystkich zakażonych nie jest ten odsetek taki duży. Zresztą dane o śmiertelności pochodzą z badań nad populacją chińską. Populacja włoska, już te dane są inne. Średnio to wychodzi około 4% i tak to jest też obserwowane jak dotąd w Polsce. Dotyczy głównie osób starszych, obarczonych chorobami współistniejącymi, głównie chorobami niewydolnością krążenia czy chorobami płuc. Także proszę zobaczyć, wśród wszystkich zachorowań tak naprawdę większość jest łagodnych, ponad 80%, trochę jest ciężkich, natomiast te krytyczne, kończące się zgonem, to jest około 4%. Tutaj widzicie Państwo wyniki badań laboratoryjnych, które mogą nam podpowiedzieć przy wstępnej diagnozie. Spada nam, mamy limfocytopenię. Możemy mieć podwyższone kinazy kreatynową. Zobaczcie Państwo, może być mało płytkowość, ale nie ma takiego charakterystycznego panelu, który pozwoliłby bez badania RT-PCR postawić jednoznaczną diagnozę. Choroby współistniejące, najbardziej takie obciążające też, to są przewlekłe choroby nerek, to jest cukrzyca, to są choroby krążenia czy POHP, również astma czy immunosupresja. Tutaj cytuję pana profesora Kunę z webinaru. Częstym takim pytaniem diagnostycznym może być, kiedy pojawia nam się duszność. Mamy czas wiosenny w tej chwili, ta duszność może nam się nasilić. Kiedy jest to alergia, kiedy to może być zakażenie COVID. Tutaj proszę zobaczyć bardzo ładne zestawienie pana profesora też, które pokazuje, że takim kluczową cechą to jest gorączka bądź brak gorączki, czy eozynofilia albo limfopenia, w zależności czy jest to alergia, czy jest to COVID. Natomiast kaszel czy duszność to są te cechy wspólne.
Zwracam takie nowe doniesienia, proszę Państwa, mówią nam o tym, że prawdopodobnie w związku z tym, że ten wirus namnaża się w nabłonku górnych dróg oddechowych, w nozdrzach, to jednym z pierwszych objawów jest utrata węchu. Warto na to też zwrócić uwagę. Zobaczymy pewnie w badaniach populacyjnych, czy później w ocenie, po zakończeniu tej epidemii, na ile ten fakt występował u wszystkich chorych. Natomiast w tej chwili być może to być taka wskazówka diagnostyczna. Natomiast to, co najważniejsze, chciałam Państwu dzisiaj przekazać, czego się wystrzegać i co w opiece nad pacjentem może być dla nas niebezpieczne. Otóż, jak już z tej patogenezy wynika, wirus namnaża się w górnych drogach oddechowych, czyli to łatwe wchodzenie i wychodzenie z górnych dróg oddechowych z wydychanym aerozolem tłumaczy wysoką zakaźność, szybkie rozprzestrzenianie się, zatem aerozol i kontakt z tym materiałem zakaźnym jest dla nas niebezpieczny. Stwierdzono, że jest obecny wirus jest we łzach i w ślinie, natomiast mamy nie taki nieintencyjny, automatyczny odruch dotykania twarzy. Średnio liczy się, że jest to 23 razy na godzinę. Zobaczcie Państwo, czyli jeżeli ten wirus jest w spojówkach, śluzówkach, łzach i ślinie osoby chorej, to wskazuje też na sposoby protekcji przed zakażeniem, czyli bezpośrednio od aerozolu, jak również, żebyśmy nie dotykali, jeżeli mamy skontaminowane powierzchnie przez aerozol, który opada, żebyśmy nieumytymi rękoma nie przenieśli tego materiału na twarz, ponieważ pocierając możemy wprowadzić właśnie do naszych śluzówek i to jest ta droga zakażenia. Jeżeli chodzi o naszych pacjentów, to im cięższy przebieg, tym większe ryzyko kontaminacji otoczenia, ponieważ im cięższy przebieg, tym większa ilość wirusa jest obecna w tym materiale zakaźnym. Badania pokazują, że duża ilość wirusa znajduje się tuż po wystąpieniu objawów i to więcej w nosie niż w gardle, jak również u pacjentów bezobjawowych. Czyli pacjent bezobjawowy bądź skąpoobjawowy może być równie zakaźny jak pacjent, który prezentuje takie już rozwinięte objawy. Tutaj pewnie ten filmik Państwo znacie. Pani uprzedza, informuje, że nie należy dotykać twarzy, bo to jest źródło zakażenia. I proszę zobaczyć, tłumaczę, że nie wolno dotykać i odruchowo popełnia takie błędy. Także to, czego się wystrzegamy, to jest aerozol wydychany bądź wydalany z kaszlem bądź kichaniem, który osiada na powierzchniach, które są w strefie pacjenta. Im mniejsze kropelki, tym mogą one dalej, ale nie dalej znaleźć się niż maksymalnie znalazłam w różnych źródłach do 4 metrów. Natomiast im większa kropelka, tym wolniej wysycha, im mniejsza kropelka, tym szybciej wysycha i szybciej się ten materiał neutralizuje. Aerozole, proszę Państwa, utrzymują się na powierzchniach. Tu mamy średni czas półtrwania około 3 godzin na powierzchniach, na miedzi ponad 3 godziny, na kartonie ponad 8 godzin, na stali ponad 13. Proszę zobaczyć, bardzo dobrze się ma ten wirus na plastiku, czyli wszelkie powierzchnie, które mamy wokół siebie, które są plastikowe, gładkie, powinniśmy sprzątać jak najczęściej, bo tutaj czy to wysychanie jest wolniejsze, czy materiał bardziej przyjazny wirusom, trudno mi powiedzieć w tej chwili. Wirus może być przenoszony przez powierzchnie zanieczyszczone kroplami oddechowymi lub innymi wydzielinami. I ten czas utrzymywania się orientacyjnie określany jest wspólnie dla tych powierzchni na 9 dni. Natomiast roztwory etanolu lub natlenku wodoru dezynfekują powierzchnię w ciągu 1 minuty. W związku z tym najważniejsza część dzisiejszego mojego wykładu, jakie środki indywidualnej ochrony osobistej powinien zastosować personel medyczny podczas opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Unikamy, oczywiście wykorzystujemy środki, które zapobiegają szerzeniu się zakażeń drogą kropelkową i drogą kontaktową. Ja już pomijam te działania, które polegają na izolacji, kwarantannie, na izolowaniu pacjenta. Chciałam się skupić już na obecności pacjenta w środowisku szpitalnym. W przypadku wykonywania procedur związanych z powstaniem aerozolu, i to może być intubacja, tracheotomia czy resuscytacja, wtedy bierzemy pod uwagę również drogę
powietrzną, czyli tą, która jest na dalszą odległość niż droga kropelkowa. Mając pacjenta na oddziale, do opieki nad pacjentem z podejrzeniem zakażenia powinien być oddelegowany osobny zespół personelu medycznego, odpowiednio ubrany, żeby się chronić. Te środki ochrony osobistej należy założyć przed wejściem na salę chorego oraz zdjąć w wyznaczonym miejscu przy wyjściu. W specyficznych, specjalnych sytuacjach, kiedy mamy opiekę nad na przykład przy triażowaniu czy transporcie, to te środki ochrony osobistej wtedy pozostajemy w nich przez kilka godzin. Jeżeli mamy kilku pacjentów z podejrzeniem, za każdym razem ubieramy się do takiego pacjenta, zmieniamy, dlatego że nie wiemy, który z nich jest zakażony, a który nie jest zakażony, jeżeli oni są podejrzani do momentu wykonania badania. Transport pacjentów ograniczamy do minimum, czyli ograniczamy ilość personelu, ograniczamy, absolutnie nie ma żadnych odwiedzin i ograniczamy badania tylko do tych niezbędnych. Oczywiście należy regularnie czyścić i dezynfekować powierzchnie i sprzęty w otoczeniu pacjenta bądź tam, gdzie pacjent się przemieszczał. I osoby transportujące pacjentów też powinny być ubrane w środki ochrony osobistej. Środki profilaktyczne zapobiegające szerzeniu się drogą powietrzną to są te procedury wszystkie, podczas których dochodzi do powstania aerozolu i jeżeli wykonujemy takie procedury, personel powinien stosować maski o standardzie, tym najwyższym standardzie, czyli FFP3. Środki ochrony oczu koniecznie w postaci gogli lub przyłbicy, fartuch z długimi rękawami oraz rękawiczki. Jeśli fartuch nie jest nieprzemakalny, należy założyć na niego dodatkowo także fartuch nieprzemakalny, szczególnie przy wykonywaniu procedur, podczas których może dojść do zachlapania. Liczbę personelu ograniczamy przy takich działaniach do minimum. I tu widzicie Państwo wytyczne CDC, które są powtórzone też przez nasze europejskie ACDC, które zaleca, że personel medyczny powinien uwzględnić jako ryzyko zakażenia drogę kontaktową, kropelkową i powietrzną w pewnych szczególnych sytuacjach, czyli głównie ochrona oczu, gogle, przyłbice, ubranie, maski, fartuchy, rękawice. Zobaczcie Państwo, że osłona tutaj, jeżeli chodzi o buty czy poniżej kolan, nie jest szczególnie zalecana, dlatego że, jak sobie wyjaśniliśmy na początku, źródłem zakażenia to są te wydzieliny górnych dróg oddechowych, czyli to, co pacjent w postaci aerozolu wydycha bądź wykaszle, bądź skontaminowana powierzchnia. W związku z tym tutaj, jeżeli chodzi o obuwie, nie ma takich zaleceń. To samo ACDC, proszę zobaczyć, zaleca półmaski, czyli chronimy drogi oddechowe, chronimy oczy, chronimy ciało, żeby nie skontaminować sobie z powierzchni tutaj naszego ubrania i rękawiczki i sposób zakładania i zdejmowania jest równie istotny jak jakość sprzętu, który posiadamy. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wytyczne ACDC z bardzo dokładnymi wskazówkami, gdzie mamy fartuch barierowy, fartuch wodoodporny, różne rodzaje maseczek, różne rodzaje rękawic czy gogli i przyłbic. Skupiamy się na ochronie dróg oddechowych i teraz, proszę Państwa, taki mamy sprzęt, jaki mamy. On się może różnić w różnych oddziałach. Widzimy, że mamy różne rodzaje masek, różne rodzaje gogli, przyłbic, różne rodzaje fartuchów czy kombinezonów. Chodzi o zasadę. Chronimy drogi oddechowe. Najlepszą maską, jaką mamy, jeżeli dochodzi do powstania aerozolu, czyli zakażenia powietrznego, to są maski klasy FFP2, FFP3. Chronimy oczy, czyli gogle lub jak osłona twarzy w postaci przyłbicy najlepiej. Ja osobiście rekomenduję przyłbicę, tak jak to robią od lat już nasi stomatolodzy, wiedząc, że aerozol może być zakaźny. Maski chirurgiczne głównie zalecane są dla chorych, czyli nie dla personelu, a dla chorych. Natomiast być może będziemy w sytuacji takiej, że tych masek będzie mniej. Jeżeli mamy do dyspozycji tylko maski chirurgiczne, wzmacniamy tę osłonę, ochronę też przyłbicą, czyli żeby nie było bezpośredniego kontaktu z tym aerozolem. Ochrona ciała oczywiście to są fartuchy wodoodporne z długimi rękawami.
nie musi być sterylny, jeżeli procedura, którą wykonujemy przy pacjencie, tego nie wymaga. I ochrona rąk w postaci rękawic. To są zalecenia ogólne. Te zalecenia, proszę zobaczyć, powtarza Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów i nasze rekomendacje. Fartuch fizylinowy tak naprawdę powinien być dla pacjenta, jeżeli on się przemieszcza, opuszcza swój pokój izolacyjny. Natomiast dla personelu medycznego są fartuchy barierowe z wysokim stopniem protekcji, chirurgiczne, wodoodporne. Konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych zaleca tutaj konkretne firmy, ale to są fartuchy izolacyjne, wodoodporne z długimi rękawami. Dopuszczalny jest kombinezon. I teraz, proszę Państwa, widzimy, że mamy do wyboru bardzo dokładna osłona twarzy. Ja polecam również osłonę włosów, dlatego że mamy często odruchowo, poprawiamy sobie włosy, możemy skontaminowaną ręką, bądź ten aerozol może osiąść na włosach, pocierając możemy przenieść na twarz, więc chronimy także włosy w postaci czapki, kaptura, zawiązanej serwety, to co mamy do czynienia, bądź wykorzystujemy kaptur, który jest w tym stroju ochronnym. Widzicie Państwo, że mamy dwa rodzaje stroju. Mamy tutaj kombinezon i mamy fartuch barierowy. Elementem wyposażenia kombinezonu jest, zobaczcie Państwo, pielucha. Jak się założy taki kombinezon, to już nie można w nim nic zrobić, ani pójść do toalety, ani zjeść nic i to jest zarezerwowane głównie do procedur, które trwają kilka godzin, czyli transport, reanimacja, czynności ratunkowe, ewentualnie procedury inwazyjne na intensywnej terapii. Kombinezon może być zastosowany alternatywnie, tutaj oddziały ratunkowe, przenoszenie tu, gdzie musimy się do pacjenta obracać 360 stopni, czyli chcemy chronić plecy, chcemy chronić, każda część ciała jest narażona na kontakt ze skontaminowaną powierzchnią. Warunki szpitala i oddziału są bardziej przewidywalne niż w czasie transportu z nieznanego środowiska, czyli wykonując jakąś zaplanowaną procedurę, przewidujemy, jakie czynności chcemy wykonać. W związku z tym ten kombinezon nie jest takaż niezbędny, jeżeli chcemy wykonać procedurę twarzą w twarz w kierunku pacjenta, zasłaniając oczywiście, pamiętając, że najważniejsza jest ochrona dróg oddechowych, oczu i twarzy. Natomiast fartuch barierowy zupełnie wystarcza, starannie założony jak należy. Kombinezon potrzebny jest tam, gdzie jest ta wymagana pełna ochrona, głównie to jest transport, wymaga pewnego treningu zakładania i zdejmowania. Fartuch jest łatwiejszy w bezpiecznym zdejmowaniu. Tutaj nie będę, proszę Państwa, już zabierać czasu, pokazując, jak się zakłada i zdejmuje kombinezon. Myślę, że na YouTubie tych filmików jest naprawdę bardzo dużo. Zakładamy kombinezon z pozycji siedzącej od dołu do góry. Zdejmujemy w odwrotnej kolejności, pamiętając o tym, żeby nie doszło do kontaminacji rąk. Zawsze zakładając, dezynfekujemy ręce i zdejmując, kilka razy staramy się zdejmując też dezynfekować ręce. Kolejność tych procedur możecie Państwo znaleźć. Zdejmujemy, zasada jest taka, żeby nie zdejmując skontaminowany kombinezon czy fartuch, nie dotknąć twarzy. W związku z tym podwójne rękawice mają swój sens, jeżeli myślimy o bezpiecznym zdejmowaniu kombinezonu. Jeżeli byśmy chcieli porównać tutaj fartuch i kombinezon, macie Państwo do wyboru możliwość, jaki strój ochronny jest lepszy, to fartuchy są łatwiejsze do zakładania i zdejmowania. To jest kilka ruchów i zdejmujemy w taki sposób, żeby zrolować skontaminowaną częścią do środka i wyrzucić we wskazanym miejscu. Rozbieramy się tutaj, gdzie mamy możliwość od razu wrzucenia tego fartucha do odpadów medycznych. Natomiast kombinezon rzeczywiście zapewnia ochronę całego ciała z plecami, stopami oraz głową. Natomiast łatwiej w nim o przegrzanie, dlatego że on nie jest przepuszczalny. Daje większe poczucie bezpieczeństwa w trakcie noszenia, ale większe ryzyko przy zdejmowaniu, że możemy skontaminować sobie ręce i potem
czy dotknąć twarzy. Więc zdejmowanie powinno być też w odwrotnej kolejności. Też zaczynamy od góry i kończymy w pozycji siedzącej. Zobaczcie Państwo, że te kombinezony są używane tam, gdzie trzeba kilka godzin na przykład u skohortowanych pacjentów wykonywać wiele czynności. Natomiast pojedynczy pacjent w izolowanej sali, pojedyncza procedura, fartuch zupełnie wystarcza. Natomiast pamiętamy o dezynfekowaniu rąk przed nałożeniem i po zdjęciu fartucha preparatem alkoholowym bądź takim, który mamy do dyspozycji. I teraz jeszcze bardzo taka ważna rzecz. Posiadanie tego sprzętu jest bardzo ważne, natomiast umiejętne jego zakładanie również jest ważne w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Czyli po pierwsze dezynfekujemy ręce przed założeniem, zakładamy maskę w sposób taki, żeby ona przylegała do twarzy. Tutaj panowie z zarostem mają kłopot, bo uważa się, że maska wtedy jest nieszczelna. Możemy poprosić osobę drugą o zapięcie tego fartucha czy zawiązanie, czyli o pomoc w założeniu. Natomiast zdejmujemy w odwrotnej kolejności, proszę zobaczyć, starannie w rękawiczkach zdejmujemy, rolując do środka, wyrzucamy do miejsca wskazanego, gdzie mamy odpady medyczne, dezynfekujemy ręce, zdejmujemy, na końcu zdejmujemy rękawice, żeby nie skontaminować sobie rąk. Jeżeli chodzi o rękawice, rutynowo nie jałowe do badania, bo to chronimy siebie, natomiast jeżeli procedura wymaga jałowych, nakładamy na to jałowe. Czy podwójne? Nie zaleca się, natomiast jeżeli używamy kombinezonu, to jedna para rękawic pod mankietem, a druga na wierzch ułatwia później zdejmowanie bezpieczne kombinezonu. Czy dłuższe? Nie ma takich zaleceń, ale jeżeli posiadamy te dłuższe, to pod rękaw jako te pierwsze. No i oczywiście zawsze po zdjęciu dezynfekujemy. Ja myślę, że wszyscy pracownicy służby zdrowia, którzy używają rękawic, wiedzą, jak je bezpiecznie zdejmować. Zawsze tak, żeby nie dotknąć tej części skontaminowanej, czyli wywracamy i wyrzucamy. Koniecznie po zdjęciu dezynfekujemy ręce. Wirus nie wnika przez nieuszkodzoną skórę, natomiast rękoma możemy, jeżeli skontaminujemy ręce, możemy dotknąć do twarzy, wetrzeć sobie w spojówki. Także proszę się nie przerażać, jeżeli dojdzie do dotknięcia gołą ręką, czy przy rozbieraniu te ręce sobie możemy dotknąć tej skażonej powierzchni, czy kombinezonu, ale koniecznie trzeba umyć wodą z mydłem, czy preparatem alkoholowym. Jeżeli chodzi o maski, to dla pacjenta maska chirurgiczna, dla pracowników te maski o wysokim stopniu przepuszczalności. Tu mamy FFP2, 3, czy odpowiedniki to jest N95 bądź N99. Maska chirurgiczna zapobiega wydychaniu przez pacjenta zakaźnego z aerozolu bądź ogranicza. Maska medyczna zapobiega zainhalowaniu zakaźnego aerozolu, czyli jakby funkcja tych dwóch masek troszkę się różni. No i oczywiście ma przylegać, zakładamy i zdejmujemy również w sposób bezpieczny gogle, jak i maskę, tak żeby nie doszło do skontaminowania rąk. Kończymy procedurę myciem rąk. Jeżeli mamy transport wewnętrzny pacjenta, pacjent na czas transportu zakłada maskę chirurgiczną, jest okryty czystym prześcieradłem lub fartuchem fizelinowym. Personel transportujący zakłada środki ochrony osobistej po zdjęciu higiena rąk i personel w miejscu destynacji, jaka to by było, czy to jest pracownia radiologii, czy ultrasonograficzna, czy pracownia inna, personel zakłada środki ochrony osobistej i zdejmuje w wyznaczonym miejscu zgodnie z zasadami, o których mówiliśmy. Materiał potencjalnie zakaźny nie może być transportowany za pomocą systemu pneumatycznego, oznaczamy go jako biohazard i stosujemy zasadę tak zwaną hand to hand, czyli nie zostawiamy pod drzwiami pracowni, tylko wręczamy pracownikowi, żeby on się gdzieś, żeby było wiadomo, że on został dostarczony i gdzieś nie został pozostawiony. Oczywiście nietłukące się i szczelne opakowanie wtórne. Jeżeli chodzi o sprzątanie, sprzątanie należy odczekać, aż nastąpi wymiana powietrza, czyli dokładnie otwieramy okno w zależności od warunków. Stosujemy taką procedurę, która jest w Księdze Higieny Szpitalnej opisana w zaleceniach, jak przy gruźlicy prątkującej czy odrze. Personel sprzątający używa również środków ochrony osobistej w postaci fartuchów i masek, osłony oczu, wtedy jeżeli jest możliwy rozprysk płynów bądź tworzenia się aerozolu i sprzątanie końcowe jak w innych infekcjach wirusowych, czyli zmywanie powierzchni środkiem wirusobójczym.
Zalecenia dotyczące utylizacji odpadów medycznych. Pracownicy sprzątający powinni być ubrani w środki ochrony osobistej, powierzchnię pomieszczenia, dezynfekcja, tak jak mówiliśmy, jak jest w księdze higieny szpitalnej. Fumigacja jest, jeżeli jest możliwa, to fumigacja jest również skuteczna. Odpady kwalifikujemy jako odpady kategorii B. I teraz, proszę Państwa, posiadanie środków ochrony osobistej jest bardzo ważne i należy unikać błędów, bo pozornie może nas uspokoić, że posiadamy wszystko, co trzeba, natomiast trzeba unikać błędów w nieprawidłowym zakładaniu. Czyli błędy w stosowaniu to jest po pierwsze niedbałe założenie maski, kiedy ona źle przylega. Lepiej mieć rękawice podwójne w celu bezpiecznego rozbierania się. Zdejmujemy zawsze starannie tak, żeby zrolować do środka część skontaminowaną. Pamiętamy o tym, żeby nie dotykać twarzy. I proszę Państwa, telefon komórkowy. Telefon komórkowy nie powinien być używany w strefie pacjenta, natomiast znając życie, każdy ten telefon gdzieś w kieszeni ma i to jest telefon, dotykamy jedną stroną do twarzy, drugą stroną trzymamy ręką. Bardzo, bardzo polecam jak najczęstsze czyszczenie telefonu, tak jak stetoskopu, długopisów, czy blatu, biurka, czy klawiatury komputera specjalnymi ściereczkami, które do tego służą. Czyśćmy ten telefon najczęściej, jak to jest możliwe, bo to jest ważny element transmisji z rąk do twarzy. I teraz już ostatnia rzecz, proszę Państwa, kiedy mamy narażenie małego ryzyka, kiedy mamy narażenie dużego ryzyka, określone jest jako 15 minut w odstępie 2 metrów, jeżeli to jest czas krótszy niż 15 minut, odstęp większy niż 2 metry, to jest bezpieczne, to jest mały kontakt, 15 minut twarzą w twarz, poniżej 12 minut w odległości mniej niż 2 metrów. To jest również kontakt małego ryzyka, jeżeli on jest krótki, wspólna podróż. Natomiast narażenie dużego ryzyka to jest wspólne mieszkanie, bezpośredni kontakt fizyczny, bezpośredni kontakt bez środków ochronnych zakaźnymi wydzielinami osoby zakażonej, czyli na przykład kontakt z chusteczką, kontakt twarzą w twarz z odległości mniejszej niż 2 metry i dłuższy niż 15 minut, kontakt w zamkniętym pomieszczeniu, dłużej niż 15 minut w odległości mniej niż 2 metry. I to, co grozi pracownikom, to, co jest, spotykamy w szpitalu, w placówkach służby zdrowia, pracownik laboratorium, który wykonywał czynności z próbkami od osoby zakażonej bądź osoba, która się opiekowała chorym bez stosowania zalecanych środków ochrony osobistej lub jeśli istnieje ryzyko ich nieprawidłowego zastosowania. Zobaczcie Państwo, że to jest równoważne. Z jednej strony posiadanie i z drugiej strony prawidłowe zastosowanie tychże środków ochrony osobistej. I to jest kontakt dużego ryzyka. Co wówczas się dzieje, jeżeli do takiego kontaktu dojdzie? Czyli nie wiemy na przykład, że pacjent jest zakażony, rozmawiamy z nim, czy mamy... Jeżeli kontakt bez zabezpieczenia, jest to kontakt dużego ryzyka, czynne monitorowanie przez 14 dni i odsunięcie od pracy. Jeżeli z kolei był to kontakt z zabezpieczeniem, zgodnie z prawidłowo zastosowanymi środkami ochrony osobistej, jest samomonitorowanie, samodzielna izolacja w razie wystąpienia objawów, ale bez zawieszenia wykonywania pracy. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, ponieważ my możemy nie wiedzieć, że taki pacjent albo jest nieprzytomny, albo nie ukryje informacji, że jest na przykład w czasie kwarantanny, to zobaczcie Państwo, kwarantanna 14-dniowa w warunkach domowych lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, kwarantannę można opóźnić o 48 godzin, ponieważ jeżeli ten kontakt skutkował zakażeniem nas, to my będziemy zakaźni dopiero dla następnych osób, dopiero po 2 dobach, czyli możemy jeszcze przez 48 godzin pracować. Natomiast kiedy wykonać badanie kontrolne, czy doszło do zakażenia, czy nie, to optymalny czas to jest 7 dzień od styczności tej osoby kwarantannowanej z zakażonym. Czyli następnego dnia nie ma sensu wykonywać tego badania, ponieważ ono może wyjść ujemne i pozornie nas uspokoi. Czyli 5-7 doba to jest ten optymalny punkt pobrania materiału i wtedy ten wynik będzie wiarygodny. Jeżeli u pracowników służby zdrowia możemy wykonać badanie w tej 7 dobie i zawiesić kwarantannę, jeżeli wynik jest ujemny, ze względu na szczupłość naszego personelu, te zasady są troszkę inne w stosunku do pracowników służby zdrowia.
No i jeszcze taka ostatnia rzecz tutaj w opiece nad pacjentem, ważny jest aspekt psychologiczny. Jest to, proszę Państwa, trzeba się nastawić, że jest to praca w napięciu i w stresie. Doświadczamy tego na co dzień, w związku z tym powinniśmy dbać o siebie, dobrze sobie organizować pracę, po opuszczeniu pracy nie rezygnować z odpowiednich ilości snu, jakąś aktywność jeszcze mieć fizyczną, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, na ile warunki teraz nam pozwalają, czy internetowe, czy komunikować się w sposób taki, jaki jest możliwy. Unikamy wspomagaczy, które nie wpływają dobrze na naszą kondycję immunologiczną. Należy przyjąć założenia, że jest stygmatyzacja, pracując w szpitalu zakaźnym, pracując w kontakcie z pacjentami, na pewno znajomi albo część naszych znajomych będzie nas unikać, co można sobie wytłumaczyć racjonalnie. Każdy się boi o swoje zdrowie. Czasami jest to racjonalny lęk, czasami nie irracjonalny, ale po prostu zdawajmy sobie z tego sprawę, żeby nie czuć się odrzuconym. Dobra komunikacja w zespole, aktualizowanie informacji. Praca w zespołach taka, że pracownik mniej doświadczony z bardziej doświadczonym, żeby uniknąć takiego stresu decyzyjnego, też ułatwia pracę, elastyczność w organizowaniu pracy, taka zmiana stanowisk, czyli rotacja zadań na mniej, bardziej obciążające, na przykład izba czy oddział. To powinno pomóc. Natomiast procedury specjalistyczne, które wiążą się z pewnym ryzykiem i tutaj głównie to jest praca anestezjologów, to już są bardzo dokładne wytyczne, które czynności wiążą się z większym ryzykiem i tutaj już w poszczególnych oddziałach takie informacje czy procedury są ustalane, czego nie robić, czy jak wykonywać procedury chirurgiczne, bo one mają swoją specyfikę. Jest to już też opracowane tak, żeby pracownik czuł się bardzo bezpieczny. Także podsumowując, widzicie Państwo, ta pani bardzo dobrze zrozumiała wszystkie zalecenia. Może niekoniecznie z takim sprzętem, jakiego użyła, ale chronimy drogi oddechowe, chronimy oczy, używamy fartucha z długimi rękawami i rękawiczki. W odpowiedni sposób zakładamy i zdejmujemy i zawsze kończymy dekontaminacją rąk. Staramy się unikać dotykania oczu, ust, nosa rękami. Przypomina o tych telefonach komórkowych jeszcze i należy śledzić bieżące wytyczne poszczególnych konsultantów, ponieważ te informacje nam się tutaj zmieniają co do pewnych zaleceń czy zachowań. Dziękuję bardzo.